mroźny poranek 21 stycznia. Witam Was bardzo serdecznie z podziemi parafii ewangelickiej w Ostródzie. Dlaczego taka nietypowa lokalizacja? Myślę, że każdy, kto zna historię parafii w Ostródzie, wie, że mieścimy się w budynku, który przez ponad 100 lat służył jako sąd rejonowy. Mieści się zaraz obok więzienia. I stąd też w naszych piwnicach nie znajdziemy zapewne tego, co znaleźć można w takiej typowej parafialnej piwnicy. Za to można znaleźć między innymi cele aresztu. Aresztu, w których przetrzymywano nieszczęśników oczekujących na swoje procesy, na wydanie wyroku. Zmieniliśmy trochę wnętrza na bardziej przyjemne. Jednak specjalnie chciałem pokazać Wam nasze cele, nasz areszt parafialny, a to dlatego, że w pewien sposób oddaje on atmosferę, która towarzyszy zarówno mi, jak i myślę bardzo wielu naszym rodakom. Tak się akurat składa, że jestem dzisiaj w 16 dniu kwarantanny, jeszcze jeden dzień muszę siedzieć zamknięty w domu i rzeczywiście to poczucie izolacji, zamknięcia, niemożliwości wyjścia i załatwienia wielu rzeczy, które normalnie człowiek by załatwił, sprawia, że człowiek czuje się, jakby był zamknięty w więziennej celi. I myślę, że jest to uczucie, które właśnie towarzyszy bardzo wielu z nas przez ten miniony rok, kiedy to no właśnie poprzez różnego rodzaju kwarantanny, lockdowny, zamknięcia, ograniczenia w swobodzie ruchu, niemożności w poruszaniu się pomiędzy krajami czy też regionami sprawiły, że no właśnie czujemy się, jakbyśmy byli w potrzasku. Więcej, jest wielu ludzi, którzy być może mogą swobodnie się przemieszczać, ale ten wszechobecny kryzys gospodarczy i uniemożliwienie prowadzenia wielu działalności gospodarczych sprawia, że również czują się zniewoleni, czują się bezsilni, czują te kraty, które symbolicznie ich otaczają. No i w końcu możemy też odwołać się do tych, którzy tak naprawdę niezależnie od tego, czy ta pandemia jest, czy jej nie ma, od zawsze są w jakiś sposób wykluczeni i odcięci od reszty świata, reszty społeczeństwa. Mam na myśli chociażby seniorów, osoby starsze, które mieszkają samotnie, które chociażby z uwagi na swoje niepełnosprawności, na swoje choroby, nie mogą wychodzić ze swoich domów, bo chociażby są takie, a nie inne bariery architektoniczne. Osoby, których tak naprawdę na co dzień nie zauważamy, bo właśnie są odcięte od reszty społeczeństwa. I muszę Wam powiedzieć, że dla mnie bardzo ważną, bardzo cenną rzeczą, z którą się spotkałem podczas tej mojej izolacji, to były wszystkie te odruchy życzliwości, pamięci, ludzi, którzy chcieli w jakiś sposób mnie i mojej rodzinie dodać otuchy w czasie przebywania na kwarantannie. Wielu parafian chociażby przysyłało nam SMS-y, dostaliśmy nawet piękną kartkę z życzeniami i to wszystko sprawiło, że czuliśmy się zdecydowanie lepiej, bo no, wiedzieliśmy, że ktoś o nas pamięta. I myślę sobie właśnie, że wszyscy ci ludzie, którzy z różnych powodów i z różnych względów są z jakiegoś powodu odcięci od świata, odcięci od reszty społeczeństwa, przeżywają w swoim życiu jakieś ograniczenia, jakieś niedostatki. Właśnie tak bardzo potrzebują i wyczekują tej jednej konkretnej rzeczy, by zostać zauważonym, zostać dostrzeżonym, by mieć świadomość, że wcale świat o nich nie zapomniał, ale jest ktoś, kto o nich myśli, kto o nich pamięta, kto się o nich troszczy, dla kogo te osoby są ważne, pomimo że cała reszta świata o nich zapomniała. I pozwólcie, że właśnie w tym miejscu przeczytam jeden z wersetów biblijnych, który stanowi hasło z Biblią na co dzień, na dzień dzisiejszy. W trzecim liście Jana, w drugim wersecie czytamy tak. Jan pisał do Gajusa. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. Słowa, które przed chwilą przeczytałem, są fragmentem bardzo krótkiego i niewielkiego listu, trzeciego listu Jana.
Ale tak naprawdę możemy powiedzieć, że są to słowa bardzo charakterystyczne dla budowy listów, które odnajdujemy w Nowym Testamencie. Zauważmy, że niezależnie od tej ważnej, istotnej treści teologicznej, która stanowi ten główny trzon każdego z listów, zawsze na początku i na końcu znajdujemy pozdrowienia, życzenia, wyrazy pamięci, troski i miłości jednych chrześcijan o drugich chrześcijan, jednych braci i sióstr o drugich. I myślę, że chociaż te słowa, mam wrażenie, są przez nas często pomijane albo bardzo rzadko cytowane czy przypominane, warto o nich zdecydowanie pamiętać. A to dlatego, że one pokazują też w jakiś sposób to, jak wyglądało życie tych ludzi, jak wyglądało ich nastawienie do siebie nawzajem. To nie były tylko suche traktaty teologiczne, wyrażanie swoich mądrości, prawd wiary, ale to były listy, które były przepełnione troską, miłością, wzajemnym szacunkiem. To były listy, w których oni naprawdę wyrażali to, że troszczyli się o drugiego człowieka i ten człowiek był dla nich ważny, był dla nich istotny. Nie wiemy, kim był ten Gajus, do którego pisze Jan. Wiemy jednak z treści tego pozdrowienia, że był to człowiek chory, ale jednocześnie człowiek, który żył w prawdzie, człowiek, który był głęboko wierzący. I Jan, chociaż ma do wyrażenia wiele prawd, też nie zapomina o tym, by odnieść się do niego właśnie z owymi pozdrowieniami, by zapytać o jego zdrowie, by podziękować mu za jego wierność i wytrwałość. I myślę, że właśnie te słowa i te pozdrowienia, które odnajdujemy też, tak jak mówiłem, w innych listach Nowego Testamentu, są niezwykle cenną i ważną lekcją, jaką odnajdujemy także właśnie, albo może szczególnie właśnie w czasie pandemii. W czasie, kiedy tak wiele osób jest odciętych, zapomnianych, ograniczonych, kiedy tak wiele ludzi boi się o swoją przyszłość, o swój los, kiedy no właśnie nie wiedzą, co z nimi może się wydarzyć. Te słowa uczą nas i przypominają nam, że niezależnie od tego, jak wiele mamy tych codziennych obowiązków, jak wiele trudów, jak szybki jest ten pęd, w którym na co dzień żyjemy, nie powinniśmy zapominać o tym, że wokół nas żyje bardzo wielu ludzi, którzy zmagają się z różnego rodzaju niedostatkami, problemami, izolacjami i powinniśmy o nich pamiętać. Powinniśmy także być z nimi w kontakcie i chociażby czasem właśnie życzyć im wszystkiego dobrego, życzyć im zdrowia, bo bycie chrześcijaninem i czynienie dobra, okazywanie miłości wzajemnej wcale nie musi być związane z jakimiś wielkimi, heroicznymi czynami czy też decyzjami. Czasem takie najprostsze, najzwyklejsze gesty są absolutnie wystarczające, a wręcz są ważniejsze niż wszystko inne, co możemy uczynić. I dlatego też dziś o poranku mam dla Was zadanie. Zachęcam Was do tego, byście zaczęli ten dzień właśnie od zastanowienia się i przemyślenia, czy może w Waszym otoczeniu, w kręgu Waszych znajomych, przyjaciół, ludzi, których znacie, są właśnie takie osoby. Osoby, które z różnych powodów mogą czuć się wyrzucone poza nawias społeczny, które są izolowane, które przeżywają ciężki, trudny czas w swoim życiu. Jeśli tak, znajdźcie chwilę, by do nich zadzwonić, porozmawiać, zapytać, czy być może czegoś potrzebują, czy możecie ich jakoś wesprzeć. Jestem absolutnie przekonany, że nawet jeśli takiej potrzeby nie będzie, te osoby będą miały zupełnie lepszy dzień, bo będą wiedzieć, że jest ktoś, kto o nich pamięta, kto o nich myśli, jest ktoś, na kogo mogą liczyć. To jest właśnie takie praktyczne przeżywanie tej chrześcijańskiej miłości, tego przykazania miłości naszego bliźniego. Serdecznie życzę Wam dobrego, miłego, ciepłego dnia. Pozdrawiam z Mazur.